więc pamiętajmy, że to jest nasz fundament i nawoływaliśmy do tego i udało nam się dzięki mobilizacji od przedsiębiorców poprzez związkowców, od polityków do naukowców, mobilizacji w skali europejskiej udało nam się na przykład zmienić pierwotne założenia pakietu klimatycznego. O tym mało kto pamięta. Polska była absolutnie w pierwszej linii. My Polacy byliśmy w Parlamencie Europejskim, w wielu innych miejscach, a polski rząd dzięki temu mógł zmontować pod koniec podejmowania tej decyzji mniejszość blokującą. To jest wspaniała rzecz w Unii Europejskiej. 9 krajów powiedziało, że nie można iść za ostro. I to wszystko było 5 lat temu. A więc jesteśmy skuteczni, może niewystarczająco, ale warto dalej mówić, jakie mamy prognozy, czym się chcemy mieścić. A więc ta równowaga pomiędzy pakietem klimatycznym a koniecznością rozwoju ekonomicznego, gospodarczego staje się dzisiaj oczywista. Nie tylko dla nas tutaj w Polsce, wielu innych krajów, ale również u moich koleżanek i kolegów w Parlamencie Europejskim, z tego się bardzo cieszę. Można mieć nadzieję, że następny parlament będzie pod tym względem jeszcze bardziej zrównoważony, ale może być antyeuropejski, o tym Państwu mówię. To, że będziemy prawdopodobnie mniej ideologiczni w sprawie ochrony klimatu, to dobrze. Ale że możemy być w tym parlamencie, my, Europejczycy, tam reprezentowani, bo nie wiemy, kto w nim będzie, kto w nim zasiędzie, ale my, Europejczycy, możemy być reprezentowani przez naszych reprezentantów z różnych krajów, którzy będą w ogóle przeciwko Unii, to nie jest dobra wiadomość. Dlatego ważne jest, żebyśmy bardzo poważnie potraktowali te wybory. To tylko taka wstawka zupełnie na boku. To, że mamy prawo korzystania z naszych rodzimych źródeł energii dał nam traktat lizboński w artykule 194. Każdy może korzystać z tego, co ma. A więc my korzystamy. Cieszę się, że mogłem w raporcie na temat wspólnego rynku energii w zeszłym roku umieścić przypomnienie o tym fakcie, a poparcie ponad 90% ludzi z Parlamentu Europejskiego dla tego raportu, dla wspólnego rynku energii najlepiej świadczy o tym, że idziemy w tym samym kierunku w Unii Europejskiej. Mamy również wspólne badania, które są nieporównanie dzisiaj bardziej szerokie i głębokie w zakresie energetyki niż były kilka lat temu. To jest 6 miliardów podstawowych pieniędzy plus 2 miliardy dodatkowe rozrzucone w różnych częściach programu na same tylko badania w dziedzinie energetyki, na czyste technologie węglowe jest niemal miliard euro, mówię euro. To są ogromne pieniądze. Ważne także, że nieprzypadkowo tutaj w Katowicach, w Zabrzu, Gliwicach, Mikołowie powstało jedyne w Europie centrum czystych technologii wykorzystania węgla. To ważne. Musimy bronić tej sytuacji, w której jesteśmy w pewnym sensie reprezentantami przemysłu europejskiego i takiego europejskiego pragmatyzmu, który odróżnia się od ideologicznego traktowania spraw klimatu. Tu się troszkę wzorujemy na naszych pobratymcach zza Oceanu Atlantyckiego, którzy są do bóli pragmatyczni i nieźle na tym wychodzą. Zdobycze w zakresie gazu z łupków o tym świadczą najlepiej. Proszę Państwa, mamy również przed sobą zadanie wspólnych zakupów energii, koordynacji tego. To są wszystko sprawy, które w Unii Europejskiej są w jakim sensie rozwiązane. One leżą na stole. Gotowe są ustawy, gotowe są rozporządzenia, należy z nich korzystać. Jest tak na przykład rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu. I ono jest realizowane. Na bieżąco obserwuje się, gdzie są braki w gazie, jak którykolwiek z krajów członkowskich zgłasza zapotrzebowanie, może otrzymać zasilanie w gaz z różnych stron. To działa, ale chciałem mocno podkreślić, że zawsze są warunki mniej lub bardziej sprzyjające. Kryzys ekonomiczny sprzyjał temu ostudzeniu zapałów klimatycznych. No bo nie możemy iść za ostro, chcemy wyjść z kryzysu. Nie możemy tłumić gospodarki zbyt wielkimi apetytami klimatycznymi.
Sytuacja na wschodzie to nie kryzys ukraiński, ja go nazywam jednak kryzysem rosyjskim. Nie powinniśmy słowa kryzys kojarzyć z Ukrainą, bo to agresja Rosji dzisiaj powoduje wielkie napięcie i kryzys. Z Ukrainą, mamy nadzieję, będzie lepiej. To nam dzisiaj przypomniało, jak ważna jest energetyka i energia. I dzisiaj te sprawy, które były takie przysypane pyłem, kurzem w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej, nie były widoczne do opinii publicznej. Stały się bardzo widoczne. I dzisiaj postulaty, które się stawia, wprawdzie stawiane od dawna, ale nabierają blasku, to bardzo dobrze i możemy się tylko cieszyć, że polski rząd i Polska w ogóle jest w czołówce stawiania jasnego, stawiania tych postulatów. I pokazuje także, jaki wymiar ma bezpieczeństwo dla obywateli. To nie tylko wymiar socjalny, który jest oczywisty. Miejsce pracy, najważniejsza rzecz dla każdego obywatela. Jak nie mam pracy, to oczywiście zasiłek socjalny, ale o ileż ważniejsze jest miejsce pracy. Oczywiście bezpieczeństwo polityczne i militarne. Pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych o tym wie najlepiej, jako były minister obrony narodowej, który przekonał cały rząd, najpierw mnie, a potem resztę rządu, ja już potem razem z panem ministrem przekonywałem wszystkich ministrów, że 1,95 to jest dobrze, bo to świadczy o tym, że będziemy po prostu mieli wydolną polską armię. Bo bezpieczeństwo także jest źródłem powodzenia gospodarczego. Nie ma powodzenia gospodarczego bez stabilności i poczucia bezpieczeństwa biznesmenów, obywateli. Ale cieszę się, że pan prezydent jest tutaj z nami, kiedy mówimy o innym wymiarze bezpieczeństwa. Wymiarze polegającym na bezpiecznych dostawach energii, możliwie jak najtańszej. To dla obywateli jest także element bezpieczeństwa. Chcemy mieć w żarówce prąd, naładować telefon komórkowy i mieć kuchence gaz, bo chcemy podgrzać zupę. Przepraszam za całkiem trywialne stwierdzenie, ale to dla obywateli ma ogromne znaczenie i o tym jest ta konferencja. Chciałem podziękować panu prezydentowi za to, że w czasie jak ustalaliśmy, jak ma wyglądać, absolutnie przyznał, że to by go najbardziej interesowało i Polskę najbardziej interesuje. Powiedzieć o tych wielkich przedsięwzięciach energetycznych, które w Polsce będą bazowały na węglu, a potem porozmawiać o tej energetyce rozproszonej, w gruncie rzeczy energetyce odnawialnej. Polski rząd odpowiada cały czas na to zapotrzebowanie. Inwestycja w Opolu, inwestycja w Jaworznie, która się sfinalizuje, mamy nadzieję, w najbliższym czasie. Wiele innych inwestycji. W zasadzie od Turowa po Kozienice, od Pątnowa, Adomowa, aż po Łagisze. Wszędzie coś się robi, albo się przekształca stare bloki, albo się podwyższa ich sprawność. W każdym razie te inwestycje idą do przodu. A z drugiej strony odnawialne źródła energii przyjęte dzisiaj przez polski rząd, to jest także szansa na to, że ta energetyka rozproszona na drugim biegunie będzie kwitła. Taki był cel naszej konferencji. Z tego, co mówili moi przedmówcy, wynika, że ten cel został całkowicie spełniony. Państwo wszyscy byli obecni na rozpoczęciu. Ja tak ten cel definiowałem. Zauważcie Państwo, że niewiele mówiliśmy o gazie z łupków, aczkolwiek bardzo nam się ten pomysł podoba. Ale jest to jednak pomysł jeszcze niesprawdzony. Musimy się do niego dokopać. Nie jest to proste. Nie mówiliśmy o energetyce jądrowej, która może być naszą szansą i zależeć to będzie w dużym stopniu od tego, co nam wyjdzie z gazu z łupków. O tych dwóch sprawach nie mówiliśmy. One są bardzo ważne dla polskiej energetyki. Nikt ich nie bagatelizuje. Ale przeszliśmy właśnie tym skokiem z wielkich inwestycji do inwestycji, które są możliwe w zakresie odnawialnych źródeł energii. I to, co jest pewne, na 100%. I ta polska droga do gospodarki niskoemisyjnej, energetyki niskoemisyjnej, właśnie w tym się zasadza. To jest jej zasada. Mianowicie, możemy mieć wielkie bloki energetyczne o bardzo małej, niskiej emisji, a nawet bezemisyjne, jeśli zastosujemy technologię tak zwaną CCS, żeby wyłapywać wszystko, czyli cały dwutlenek węgla, nawet, pomijam już pyły, to jest oczywiste, czy dwutlenek siarki. A więc możemy mieć takie wielkie rozwiązania energetyczne,
które są dobre z punktu widzenia ochrony środowiska, przyrody, a także klimatu. I możemy mieć energetykę rozproszoną, opartą o odnawialne źródła energii. Idziemy w tym kierunku całą parą. I jestem przekonany, że ta polska droga, którą pokazujemy, którą także prezentowaliśmy na szczycie klimatycznym 4 miesiące temu w Warszawie, że ona ma swoje uzasadnienie i mało tego, jej siła i moc sprawcza się przebija. Bo niezależnie od wszystkiego, mieliśmy również niezły okres gospodarczy w ostatnich 5 latach, kiedy cała Europa, a nawet świat cierpiały z powodu kryzysu. To wszystko nadaje blasku tego, co robimy. I trzymajmy wobec tego bardzo mocno tę drogę i ten sposób działania. Wiemy, że naszą przyszłością daleką, odległą jest energetyka bezemisyjna, oparta albo odnawialne źródła energii, albo o bezemisyjne, wysokotechnologicznie zaawansowane wykorzystanie węgla czy gazu. Dziękuję bardzo.